Halo, halo widzowie, witam widzów. Gramy dzisiaj sobie, słuchajcie, w Assassina Skrita. Jedynkę zaczynamy serię. Pamiętam jak dawno temu grałem w tą gierkę. Jak miałem chyba z 11 lat, to była jedna z pierwszych gier, które ograłem. Wracamy do rozgrywki. Seria jest nagrywana na bieżąco. Seria jest po polsku, z polskim dublingiem. Jeżeli chcecie, żebym zmienił to, żeby nie było dublingu, tylko jakby były tylko i wyłącznie napisy po polsku, a cała gierka była po angielsku, to możecie pisać w komentarzach. Jeżeli jest taka opcja, to postaram się to zrobić, bo seria będzie nagrywana w miarę regularnie, codziennie po tam jednym odcinku. Także śmiało, myślę, możecie pisać. Zobaczmy sobie intro. Jeżeli dzisiaj by był dźwięk nie tak, coś by zacinało oczywiście i tak dalej, to wszystko naprawimy w kolejnym odcinku. Po 11 latach jakoś wracam do gierki. Assassina grałem bardzo dużo. Zawsze mi się ta seria assassinowa podobała i dzisiaj wracamy. Seria jest nagrywana w 2K, także w porządnej jakości. Intro też było epickie, bo pamiętam na tamte czasy, jak oglądałem w 2011, jakby, że to komputerowo tak zostało zrobione, to chłopie. Ale co się dokładnie działo w całej tej serii, to nie pamiętam. Na samym początku w ogóle możecie zostawić lajka, komentarz, suba i wpaść na Twitcha, tam streamujemy, chyba że nie mam neta albo ten internet muli jak dzisiaj, to na przykład nie streamujemy. Ale w takim wypadku to przynajmniej sobie nagram z 2 odcinki. O, to pamiętam i teraz wyjdą pielgrzymi, no. Pielgrzymowie? Nie wiem. Ale on się wtopi w tłum. Jo. I tak wygląda intro widzowie do gierki. A więc myślę, że możemy zaczynać. Widzę, że gierka jest na samym początku delikatnie za cicho i już to naprawię widzowie. 2K petarda jakość najwyższa jaka idzie, bo oczywiście przez te 11 lat troszeczkę komputery się zmieniły. Tworzymy profil. Profil będzie się nazywał Czecho, tak samo jak na Instagramku widzowie, możecie wpaść. Nowa giereczka, ja dopiero wstałem, więc spokojnie muszę się tutaj napić kawy, rozbudzić. I zobaczmy, co ta gra dla nas przygotowała fabularnie. Nie mam zielonego pojęcia, o czym była jedynka, bo grałem tak dawno temu, że ni wuja nie pamiętam. Przytrzymując przycisk, jaki przycisk jeden? Naciśnij, co to są za przyciski? Przecież, ak wypierdalaj. Pyk prawy na babę. Co ty myślisz, że mnie będziesz blokować, samico? Mamy problem. Nie mogę zakotwiczyć go przy... No ty kurwa! Przeżył zbyt wielką traumę. Odrzuca terapię. Chodź tu! Widziałem cię, zapamiętałem cię, gnoju jebany. Sądzie, spróbuj się odprężyć. Dobra, słuchajmy co oni gadają w ogóle. Spróbuję go ustabilizować. Skup się. Słuchaj mojego głosu. To, co cię otacza, nie jest rzeczywiste. To tylko obrazy przeszłości. Tyle widzowie, ile musiałem się namęczyć na to, żeby odpalić tą grę po polsku, to sobie nawet nie zdajecie sprawy, to jest cały dzień, dosłownie. 10 godzin próbowałem to zrobić, żeby widzowie mieli po polsku. Tracimy go! Tracimy mnie? Wystarczy, panno Stigman. O kurwa! Musimy natychmiast odłączyć. No dubbing 2009 rok, czy coś takiego, ta gierka wyszła chyba 2008. Słychać, nie jest najlepszy, ale też chyba jakoś turbo najgorszy nie jest również. W porządku? Mówiłem, że nic mu nie będzie. Dranie! Spokojnie. Dranie! Pańskie życie. Ocaliłeś! Ja w ogóle sobie przyciskami zmieniam kamerę, to jest bardzo fajne. Do tej rzeczy. Animus. To jest Animus. Nawet nie wiem, kim jesteście! Dlaczego mi to robicie? Posiada pan informacje, których potrzebujemy, panie Miles. Informacje? Na litość boską, jestem zwykłym barmanem! Czego ode mnie chcecie, żebym was nauczył mieszać martini? Wiemy, kim pan jest. Czym pan jest. To już widziałem. Nie mam pojęcia, o czym mówisz.
Nie mamy czasu na gierki. Ale dalej już nie słyszałem jest za bardzo. Jest pan asasynem. I czy się to panu podoba, czy nie, w pańskiej głowie znajduje się coś, czego chcą moi pracodawcy. Nie jestem żadnym asasynem. Już nie. Tak, pańskie akta zawierały jakąś wzmiankę. Coś o ucieczce. Wyjątkowo szczęśliwie się złożyło. Czego ode mnie chcecie? Wypełniania naszych poleceń. Animus pomoże nam znaleźć to, czego potrzebujemy. A potem będzie pan wolny. Nie ma mowy, żebym znowu tam wszedł. W takim razie będziemy kontynuować naszą pracę, uprzednio wywoławszy u pana śpiączkę. A kiedy skończymy, zostawimy pana na pewną śmierć. Szczerze mówiąc, jest pan przytomny tylko dlatego, że ten sposób jest szybszy. Jesteś szalony! To jak będzie, panie Miles? Życie czy śmierć? Śmierć. Proszę, napisy końcowe. Naciśnij dowolny klawisz, aby wykonać akcję. Proszę bardzo. Mądry wybór. A co jakbym nie wykonał akcji? Mogłem nie wykonywać. Ciekawe, czy gra by była na tyle mądra. Hej. Mogę się ruszać? Mogę. Gdzie ja jestem? Wewnątrz Animusa. Samica. To znaczy... To projektor do odtwarzania pamięci genetycznej w trzech wymiarach. Pamięci genetycznej. Pamiętam Assassin's Creed widzowy, to był hicior w tamtych latach. Petarda gierka. No dobrze. Zaczniemy od teraz czegoś już ta technologia poszła czym naprawdę do góry. Czym jest wspomnienie, panie Miles? To jest odtworzenie wydarzenia z przeszłości. Unikalne dla jednostki pamiętającej to wydarzenie. Tak, jasne. A gdybym panu powiedział, że ludzkie ciało zawiera nie tylko wspomnienia danej osoby, ale także jej przodków, może pan to nazwać pamięcią genetyczną, jeśli pan chce. Migracja, hibernacja, reprodukcja. Skąd zwierzęta wiedzą, kiedy i dokąd się udać? Co dokładnie zrobić? Zwierzęta mają instynkt. Teraz bawi się pan w semantykę, panie Miles. Fakty pozostają faktami. Te stworzenia posiadają wiedzę, pomimo braku doświadczenia, z którego ona wynika. Od 30 lat próbuję zrozumieć, jak to możliwe. Dokonałem niesamowitego odkrycia. Nasze DNA działa jak archiwum. Zawiera nie tylko przekazywany przez pokolenia materiał genetyczny, ale również pamięć, wspomnienia naszych przodków. A więc Animus pozwala wam rozszyfrować i czytać te akta DNA. Dokładnie. Jest mały problem. W tym wypadku próbujemy uzyskać dostęp do konkretnego wspomnienia. Niestety, kiedy próbujemy otworzyć twoją pamięć, twój umysł wycofuje się. Brakuje ci pewności, żeby wejść w ciało swojego przodka. To właśnie stało się wcześniej. Zostałeś wyrzucony z docelowej pamięci i wypchnięty do bardziej stabilnego stanu. Dlaczego? To twoja podświadomość. Stawia opór. Odkryliśmy podobne reakcje u pacjentów, którzy pod hipnozą ponownie przeżywali traumatyczne wydarzenia. Nie mogą przeskoczyć bezpośrednio do określonej pamięci. Co mam zrobić? Trzeba im pomóc. A nawet wtedy mogą wystąpić problemy. Więc co można z tym zrobić? Znajdziemy pamięć, z którą możesz się zsynchronizować. A później przejdziemy dalej. Przywykniesz do tego. Na razie bliżej się nie dostaniemy. Więc będziemy musieli zacząć od tego. Wczytuję teraz program szkoleniowy. Tutorial? Dobra, szczerze mówiąc, pamiętałem, że my do takiego jakiegoś urządzenia wchodzimy i ono nas przenosi. Przepływ danych niestabilny. Ale nie wiedziałem, że... Odzyskania synchronizacji. Że my zostaliśmy porwani tutaj. Witaj, obiekcie 17. Jeszcze nas chcą zabić. Szkolenie to ma za zadanie pomóc ci w przystosowaniu się do systemu kontroli Animusa. Dalsze instrukcje za chwilę. Wskaźnik synchronizacji przedstawia stopień zgrania ze wspomnieniami twojego przodka. Jeśli kiedykolwiek synchronizacji mierzy poziom twojej synchronizacji z przodkiem. I za wesołe, jeżeli ten odcinek będzie taki... W tej chwili jesteś na granicy desynchronizacji. Luźny. Ale może to i dobrze, że takie odcinki są właśnie luźne. Tak, aby przywrócić stabilność systemu. Się czuję luźno widzę dzisiaj. Że tak siadam, odpalam nagrywanie, coś tam sobie pierdolę tutaj. Elegancko. Wczytuję podprogramy mające sprawdzić twoje przystosowanie do urządzenia. Usta ręka, shift. Zacznijmy od sprawdzenia podstawowych każdego elementu. Ręka z bronią. Nic nie zapamiętałem. Stojąc w miejscu, wykorzystaj przycisk głowy, aby rozejrzeć się po otoczeniu. Dobra, klikam. Tutorial na początku. Pyk. No patrzę na ludzi. Dobrze.
użyj pustej dłoni, aby przejść koło ludzi niosących dzbany tak, aby ich nie upuścili. Udaj się w stronę znacznika, aby kontynuować proces synchronizacji. Ty idziesz, naciśnij shift. Wypierdalasz. Normalnie, dzięki za nieupuszczanie dzbana. A jeszcze raz! Kurwa, to jest... O kurwa, to nie będzie takie łatwe. Przepraszam. Przepraszam. Drogi. No kurwa! Tego się nie da zrobić. To jest, widzowie, fizycznie niemożliwe. Chyba, że cały czas muszę trzymać ten shift i wtedy tak... A, dobra. Delikutaśnie sobie przejdę. Sorka, sorka. Sorry, sorry, sorry panowie, sorry. Dobra, elegancko. Świetnie. Animus rozpoznaje różnicę pomiędzy dwoma rodzajami działań. Nie zwracającymi uwagi i zwracającymi uwagę. Trzymaj przycisk 1, aby wyciągnąć. To jest przycisk 1? Działania zwracające uwagę są nakierunkowane bardziej na akcję. Przytrzymaj przycisk działań przyciągających uwagę, aby zobaczyć, jak twój wyświetlacz zmienia kontekst polecenia lalkarza. Widzę, no. Klikam. Klikłem. Wspaniale. Przycisk 1 to prawy przycisk myszy. Aby kontynuować synchronizację... Ale fajny tutorial, pasuje. Przyciągania uwagi. Pasuje. Chwyć i rzuć tego człowieka w stronę znacznika, używając przycisku pustej dłoni w trybie przyciągania uwagi. Pusta dłonia, czyli shift? I co? Wypierdalasz. O kurwa. No ale zaliczyło, no jak? Kurwa, jeszcze raz. Dobra. Wydupcasz. Git. Dobrze. Git. Fajno. Używanie przycisku nóg w trybie przyciągania uwagi pozwoli ci biec sprintem. Przydaje się to do ucieczki przed strażnikami lub zbliżenia się do celu. Spacja, jednak co ciekawe, uważaj, sprint. Aby na nikogo nie wpaść, gdyż możesz stracić równowagę i przewrócić się na ziemię. Przycisk 1, czyli prawy przycisk myszy. Jednym sprintem musisz dotrzeć do znacznika, zanim zrobi to ten człowiek. Dobra. Dobra. Już? No kurwa! No klikam sprint. A, spacja miałem. Kurwo, bierę cię za szmaty. Nie mogę, bo to tutorial. Jeszcze raz. Spacja, zapomniałem, że nie shiftem biegnę. Gida, gida, gida. Już się nie mogę, widzowie, doczekać, jak będziemy skakać po dachach. To jest najlepsza, to jest Assassin's Creed. Kurwa, ale to jest 2008 rok, a jest takie wszystko smooth. Innych istotnych informacji. Takie wszystko fajne tu jest. Statusu społecznego informuje cię o twoim statusie. Wkrótce zostanie to wytłumaczone w odpowiednim kontekście. Dobra. Ten symbol pojawia się, gdy obserwujecie żołnierz. Kolor żółty oznacza, że jest on nieświadomy, kim jest. Dobra, i tak nie zapomnę. Kurwa, tutorial jest dla frajerów. W poziomie świadomości skrycie zabijesz tego żołnierza. Najpierw namierz cel. Ciśnij je, aby namierzyć. Teraz wybierz swe ukryte ostrze. Dwa? No dobra. Dwa. Po wybraniu ostrza podejdź do żołnierza i zlikwiduj go, używając przycisku uzbrojonej ręki. Przycisk uzbrojonej ręki. A, czyli po prostu lewy. Widzowie, to jest smooth. To jest, słuchajcie, 10 albo 11 czy 12 lat temu. O kurwa, ale dubbing tragiczny. Ale no, gierka została stworzona 11 czy 12 lat temu. No, nie będę ukrywać, że nie wygląda. A, może trzaska mam. Zwróciła uwagę drugiego żołnierza i sprawiły, że stał się czujny. Można to rozpoznać po czerwonym wskaźniku obserwacji. Zachowania agresywne lub społecznie nieakceptowane spowodują adekwatną reakcję. Sprowokuj żołnierza. Czy mam sprowokować? Witam. Asasyn, powstrzymaj się go! Statusu społecznego zmieniła się, pokazując, że zostałeś zdemaskowany. Skorzystaj z drabiny, aby uciec z pola widzenia żołnierza. Z drabiny? O kurwa, z drabiny! A jak się po niej wchodzi? A samo wchodzi. Dobra, jak ta gra to jest najlepsza gra na świecie. Wspaniale. Żołnierz stracił cię z pola widzenia. Teraz pobiegnij do ogrodu na dachu, aby się ukryć. Dobra. I co? No wchodź tam. Pyk. Dobrze. Twoja ikona statusu wskazuje, że jesteś w tej chwili ukryty. Ale ogród. Ale żołnierz wciąż cię szuka.
Poczekaj, aż twój status ponownie się zmieni. To bez sensu. To bez sensu. Świetnie. Żołnierz zgubił twój ślad. Jesteś w tej chwili to Anglią, bez sensu. Możesz wyjść z kryjówki. Którym wychodzisz? Wspaniale. Elegancko wyszedłem? Dobra, dajcie mi już jakąś misję kogoś zabić, bo my jako asasyni... ...będzie napełniać twój wskaźnik synchronizacji i ułatwi ci wykonywanie zadań asasyna. Dobra. Istnieje wiele różnych miejsc, w których możesz się ukryć. Jednak zawsze musisz najpierw zejść z pola widzenia, a następnie użyć kryjówki, aby zniknąć. Ukrywanie się, gdy jesteś poza widzeniem, jasne. Siano, to pamiętam. Ogród, okej. Okay. Uczeni, okej. Okay. Co mam teraz robić? A, jeszcze ławka. Usiądę na ławce, jestem niewidoczny. Kontynuujmy, przechodząc do demonstracji wtapiania się w otoczenie. Zdolność tę można uaktywnić przez bierne użycie. O, widzę 30 minut tutorialu będzie widzowy z tego odcinka. Nie wzbudzając podejrzeń. Dobra. Użyj tej metody, aby dostać się do znacznika za żołnierzami. Żołnierze, którzy dobili miecz, są świadomi twojej obecności. Ukryj się w tłumie, aby dotrzeć do znacznika. Kurwa, w jakim tłumie? Naprawdę ja mam koło nich tak przejdę i nic mi nie zrobię? Aha. Idę. No dobra. Dobrze. Teraz, gdy jesteś w pełni zsynchronizowany, dostępna staje się nowa zdolność. Orli wzrok. Ten szósty zmysł pomagał twojemu przodkowi zrozumieć intencje ludzi wokół siebie. Mój przodek taki szef był. Świetnie. Biały informacje. Żółty cel do likwidacji, czerwony żołnierze, niebieski sojusznik. Miodzio. I tak nie zapamiętam. Pamiętaj, orli wzrok. A, jest pamiętaj, no. Dopiero po pełnej synchronizacji. Dobra. Pamiętaj, że postępowanie zgodne z kodeksem asasynów pomoże ci utrzymać stan synchronizacji. Kodeks składa się z trzech nakazów. Po pierwsze, nie krzywdzić niewinnych. Tak, tak, drugie, tak. No i nie będzie. Tajemnicy. O, jasne. Po trzecie, nie zdradzić organizacji. Tak, to mój największy kodeks. Organizację możesz odzyskać, doświadczając kluczowych momentów życia twojego przodka lub postępując zgodnie z kodeksem. Udało ci się ukończyć szkolenie. Nastąpi teraz wczytanie najbardziej stabilnego obszaru pamięci. No, dawaj. Pierwsza misja jakaś. Bo tutaj przynudza trochę ten tutorial 17-minutowy. Zaczekaj! Musi być inny sposób. On nie musi umierać. Mamy wreszcie rozgrywkę widzowe. Doskonałe zabójstwo. Szczęście sprzyja twemu ostrzu. To nie szczęście, lecz umiejętności. Przypatrz się dłużej, a może czegoś się nauczysz. W rzeczy samej. Naucz cię lekceważyć wszystko, czego nauczył nas. No klikam dowolny przycisk. A jak ty byś to zrobił? Nie ściągnąłbym na nas uwagi. Nie odebrałbym życia niewinnemu. A przede wszystkim postępowałbym zgodnie z kodeksem. Nic nie jest prawdą. Wszystko jest dozwolone. Wtedy lepiej zrozumiesz te słowa. Nie liczy się sposób, to nie lecz są metody, sam fakt wykonania zadania. Rozejrzę się. Spróbuj nas bardziej nie zhańbić. Co jest naszym zadaniem? Mój brat nie chce mi powiedzieć nic poza tym, że to zaszczyt w nim uczestniczyć. Mistrz sądzi, że templariusze znaleźli coś pod wzgórzem świątynnym. Skarb? Nie wiem. Liczy się to, że mistrz uważa to za ważne. Inaczej nie wysłałbym, nie bym to odzyskał. Okej. Okay. Wow. A czemu orli wzrok? Ja przewidziałem to sokoli wzrok. Teraz jest orli. Dobra, sojusznicy. Dobra, idziemy. Przeskakiwanie. Przytrzymaj przycisk 1. I spacja. Dobra, damy radę. Czyli chyba, że jakoś tak. O kurwa, ten wskoczył. Jeszcze raz. I spacja. O kurwa, gdzie na ścianę wchodzić, ty? Cofaj, cofaj. Pyk, pyk, pyk. O kurczę, blaszka. Elegancko. Jump, jump, jump. Jak to wszystko śmiga, widzowie. Jak ja pamiętam, jak ja w rozdziałce... O kurwa, tamten asasyn to... Jamajda i łamaga widzę. No i co, idziemy dalej, panowie? No to go. No, jak ja pamiętam, widzowie, jak ja w 15 FPS-ach w to grałem. W 2009.
nawet nikt się jeszcze nie przejmował tym, czy to są FPS-y jakieś komuś potrzebne, czy tam 20, czy 30, nikogo to nie interesowało. Ukryte ostrze pod dwójką, idziemy. I pyk! To przeciwnik, nie? Ta. Tam. Żołnierz. To na pewno Arka. Wojownik. Rycerz. Arka przymierza? Nie wygłupiaj się. Nie ma czegoś takiego. To legenda. To co to jest? Cicho. Ktoś idzie. Chcę przejść przez te bramy przed świtem. Im szybciej to zrobimy, tym wcześniej będziemy mogli zająć się tymi szakalami z Masjafu. To Robert de Sable. Jego życie należy do mnie. Nie. Kazano nam odzyskać skarb, a z Robertem rozprawić się tylko w razie konieczności. Stoi między nami a skarbem. Moim zdaniem to konieczne. Dyskrecja, Altairze. Chyba tchórzostwo. Ten człowiek jest naszym największym wrogiem, a teraz mamy szansę się go pozbyć. Złamałeś już dwie zasady naszego kodeksu. Teraz zamierzasz złamać trzecią. Nie narażaj bractwa. Przewyższam cię zarówno tytułem, jak i umiejętnościami. I co, jaka mam misję? Rozumiem, że zabić. Tylko jak my to zrobimy po cichu, bo... Kurwa... Ja dobrze rozumiem, że normalnie mam sobie tu elegancko zejść. Ta kamera jest dziwna, jakby... Myszkę strasznie delikatnie poruszę w lewo i tu mi cały jakby ten... Zapianie się. Witam. To chyba nie zadziała. Stać, Templariusze. Nie tylko wy macie tu coś do załatwienia. A, to wyjaśnia zniknięcie mojego człowieka. Czego więc chcesz? Krwi. Nie rób tak! O! Nie wiesz, w co się wtrącasz, asasynie. Oszczędzę ci tylko po to, byś mógł doręczyć wiadomość swemu mistrzowi. Ani ona, ani jego ludzie nie zdobędą Ziemi Świętej. Powinien uciekać, póki jeszcze ma szansę. Jeśli zostanie, zginiecie wszyscy. Wow, i co z moimi ziomkami? Do broni! Zabić asasynów! No co ja mam robić? Biec? Ja mam biec? Chyba mam biec, kurwa, gdzieś. Na górę mam wejść. Dobra, tutaj będziemy zajebiście, będziemy skakać. Już mi się podoba, widzowie, ta gierka. Tylko już mi się nie podoba ta gierka. Już mi się nie podoba ta gierka. Bo zaraz się pewnie zgubię z 300 razy. Jumpuj. No, kurwa, jak ty jumpujesz? Altairze. Ty zgłupiał? Dobra. Niestety będziemy przy okazji pewnie wchodzić na 1000 przypadkowych miejsc, które nie chcieliśmy wejść. To sterowanie jest dość drewniane niestety. Ja jakby nie wykonuję skoków, tylko on skacze sam. To jest dziwne trochę. Tutaj? Pik. Elegancko. Przycisk spacja. W stronę ściany. Rozpocząć wspinaczkę. Pyk. O tym mogę? Mogę. Pyk. No to było zawsze mistrzostwo. Pamiętam, jak grałem za dzieciaka, to tak się tym jarałem. Przeskakiwanie fragmentów pamięci do późniejszego wydarzenia. Ale z mojej głowy to zawsze tak, że widzowie, w naszej głowie ta gierka wyglądała dużo, dużo lepiej niż wygląda. Ale na razie nie jest najgorzej. Graficznie dla mnie to był kosmos, bo jak w to grałem. Wróciłeś. Jak byłem dzieciakiem. Dobrze cię widzieć. Ufam, że misja się powiodła. Czy mistrz jest w wieży? Tak. Jak zwykle zaczytany. Na pewno się A są takie spodziewa. Dziwne, nie wiem czy też na nagraniu takie są. Ale ja widzę takie skakanie ekranu, to jest, nie wiem jak to się nazywa, ale naprawię to, jeżeli to jest na nagraniu. Takie fale na ekranie są, zacinki. Dobra, musimy się gdzieś dostać. Rozumiem, że jeżeli będę biec, to się jakoś nic nie stanie, tak? Jeżeli tak sobie będę biec. I będę odpychał tu ludzi. Wypierdalaj. Jak ja mam się tam dostać? Na górę? Chyba nie tędy. Dobra, biegniemy szybciej, no co ja będę? A nie, nie mogę. Czujny! Leba kurwa. Pierdolasz, samico.
Dobra, najlepsza giera, widzowie, ja tylko będę biegał i wydłup coś. I łokieć, kurwa. I jak murańscy, chodź tu, kurwa. E, czemu nie skręcasz? Chodź tu. I jak murańscy. Sru. Albo oni mnie obserwują, bo ja popycham wszystkich ludzi, kurwa. Jestem w centrum zainteresowania. Ły. Dobra, to jednak może tak nie biegajmy. A co, jeżeli nie będę ich popychał? Co się stanie, jak ich nie popchnę? A, dobra, to tak też nie mogę robić. Przepraszam, panowie. Przepraszam, panowie, tutaj wojskowi chyba. Najmocniej. Jocie dupsa, dobra. Musimy sobie, widzowie, zeskoczyć tu. Pyk, pyk. No petarda gierka. Pyk. Co on to robi? Po co ja to robię? Bo jestem, kurwa, asasynem. Jestem, kurwa, asasynem, gościu. Ja sobie będę skakał, gdzie mi się żywnie podoba. Pyk, pyk. Ciubidu, przeskok i idziemy dalej. Najlepsze gra, widzowie, o skakaniu na świecie, naprawdę. Witam. A to my mamy taką wyjebiście dużą siedzibę? I nikt się nie zorientuje, że to my jesteśmy asasynami? Dobra, na górę. Kurwa, jak na 2009 naprawdę. Na pewno przed czymś ucieka. Nie, co przecież ja jeden z was jestem. Chyba mu się śpieszy. A, nareszcie powrócił. Abbas. Gdzie są pozostali? Czy zajeździłeś rumaka w nadziei, że dotrzesz tu pierwszy? Wiem, że nie cierpisz dzielić się chwałą. Twoje milczenie to tylko potwierdza. Czy nie masz nic lepszego do roboty? Mam dla ciebie wieści od mistrza. Czeka na ciebie w bibliotece. Mistrz w bibliotece? Pośpiesz się. Z pewnością nie możesz się wprost doczekać, żeby dotknąć językiem jego buta. Jeszcze słowo i poderżnę ci gardło. Będzie na to mnóstwo czasu później. Peracie. No dobra. Wiemy. Też coś... Nie powinien tak pędzić. No kurwo jebane, jestem asasynem, biegnę no. Co ty wymyślicie, że ja tak będę szedł do tej misji? Ty, ale my taką wyjebistą wielką siedzimy, mama, tu się nikt nie zorientuje? A mogę swojego zabić? No nie. Nie no, chyba nie mogę. Nie no, nie mogę akurat. Nie no, to tyle asasynów. O zaszczyt. O zaszczyt, witam, witam. To ja. Wasz szef. Mistrz już czeka. A, to prawie wasz szef. Witam mistrza. Altairze. Mistrzu. Podejdź. Opowiedz mi o swojej misji. Ufam, że odzyskałeś skarb Templariuszy. Były kłopoty, mistrzu. Robert de Sable nie był sam. Od kiedy nasza praca wygląda tak, jak się spodziewamy? To nasza zdolność dostosowania do sytuacji czyni nas tymi, kim jesteśmy. Tym razem to nie wystarczyło. Jak to? Zawiodłem cię. Skarb? Przepadł. A Robert? Uciekł. Wysyłam ciebie, swojego najlepszego człowieka, na misję ważniejszą niż jakakolwiek inna. A ty przychodzisz do mnie z przeprosinami i wymówkami? Ja... Milcz, ani słowa więcej! Nie tego się spodziewałem. Musimy przygotować kolejną operację. Przysięgam, że go znajdę. Pójdę i... Nie, nic nie zrobisz. Próbuję, widzowie, posłuchać dość. I czuć się trochę w fabułę, bo ja... Często jak nagrywam te odcinki, to w połowie nawet nie wiem, co się dzieje. Nie żyją. Nie! Ożyją! Nie całkiem. Malik. Wciąż jednak żyje! Malik Montana? A twój brat? Zginął. Przez ciebie! Robert wyrzucił mnie z komnaty. Nie było odwrotu. Nie mogłem nic zrobić. Bo nie usłuchałeś mojego ostrzeżenia! Mogliśmy tego uniknąć! A mój brat... Mój brat byłby teraz z nami! Twoja arogancja niemal nie kosztowała nas dziś zwycięstwa! Niemal? Mam to, czego twój protegowany nie zdołał zdobyć. Proszę, bierz. Chociaż zdaje się, że przyniosłem ze sobą nie tylko skarb. Naciśnij dowolny przycisk, ty widzę usterkę, ale jaką kurwa usterkę? Ataką! Zostaliśmy zaatakowani! Robert de Sable oblega wioskę! A więc szuka bitwy. Dobrze, nie odmówię mu jej. Idź i zawiadom wszystkich. Musimy przygotować fortecę.
A co do ciebie, Altairze? Nasza rozmowa będzie musiała poczekać. Ruszaj do wioski. Tak dziwne, to, że te kascenki mogę zmieniać kamerę. Z naszego domu. Dziwne to jest. Zrobię to. To jest ja strasznie dziwne. Późniejszego wydarzenia. Wow, i co mnie teraz szukałem? Ta bitwa jest prowadzona. Co ja mam zrobić? Mam tu jakieś podsumowanie misji? Misja w. Kurwa, ciężko. A ja będę wiedział, kiedy się zapisuje giera. Ja już nic nie wiem, kurwa, co tu się dzieje, widzowie. W ogóle to się nie opłacało fest kupować tego. Kupować te gierki na Steamie, bo i tak musiałem pobierać różne, kurwa, patche, jakieś kraki tego, owego, żeby to wszystko w ogóle działało na komputerze. Więc jeżeli chcecie kupić grę na Steamie, to widzowie, nie polecam, bo i tak, kurwa, nie działa. No i Assassin 1, bo jest na tyle starą grą, że zazwyczaj te stare gry, tak samo jak Gothica. Kupiłem Gothica i tak, kurwa, musiałem pobrać z internetu, widzowie, bo się nie dało inaczej odpalić. I zamieniać wszystko. Mam Sokoli z rok? Mam. Którzy to nasi? Tamci. Tu wrogowie? Wrogów brak. I my gdzieś biegniemy, tak? Na jakąś misję. No to ci idę, kurwa. Lecimy. Altairze, dobrze, że jesteś. Potrzebujemy pomocy. Co się stało? Templariusze zaatakowali wioskę. Większość ludzi uciekła. Nie wszyscy. Co mam zrobić? Odwróć uwagę templariuszy. Zajmij ich czymś, a ja uratuję tych, którzy są uwięzieni w środku. Jak sobie życzysz. Dobra, punkt kontrolny został zrobiony, więc myślę, że resztę gierki dogramy później. Myślę, że później będzie o wiele interesująco, bo dzisiaj to tylko i wyłącznie tutorial był. I czuję się jakoś tak dziwnie, kiedy na pięści, noże, wybierz swój miecz? Miecz, czy? Pomachamy sobie jutro, widzowie, mieczem. Na odcinku, normalnie, tak o? Więc widzimy się, widzowie, jutro. W następnym przynajmniej odcinku, bo ja nie wiem, jak tam z internetem. Dzięki wielkie, zostawcie lajka, komentarz, suba. No i dzisiaj taki luźniejszy odcinek bez spiny, ale jutro myślę, że już wejdziemy na grubo. I myślę, że gierka będzie naprawdę interesująca. Fajny powrót do zwykłych, starych czasów, gdzieś tam sprzed 10-11 lat. Petarda. To, co źle było w dzisiejszym odcinku, zostanie naprawione jutro. No i zapraszam na streamy i inne odcinki z różnych innych serii. Pozdro, widzowie, dzięki. Trzymajcie się.